Dzisiaj na życzenie widza kolejny czołg średni, tym razem Leopard 1, czołg średni 10 tieru nacji niemieckiej. Zapraszam do materiału. Tankopedia 2.0, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Kwiatos, no i w duecie z pogromcą niewieścich serc, jedynym Polakiem, który dał kosza Dodzie, czyli Elfu Laso, witam cię. Serwusik. Tak zacząłem właśnie na lekko, bo zawsze lubię z tobą właśnie w duecie nagrywać, a ponieważ widzowie ostatnio mają duże parcie na czołgi średnie, pomyślałem, że na warsztat weźmiemy sobie czołg średni 10 tieru nacji niemieckiej, czyli Leoparda 1. Fulas, bardzo bym ciebie prosił, żebyś wypowiedział się na temat tej maszyny. Co o niej sądzisz, jak dzisiaj gra, jej mocne strony, słabe strony, a później przejdziemy do ogólnego omówienia i troszeczkę nią polamimy. Proszę, oddaję ci głos. No, przyjemna maszynka. No, trzeba, wiadomo, trochę mieć obeznane mapki i umiejętność gry, bo to jest jednak czołg, który praktycznie no, w zasadzie nic nie powinien odbijać, ale czasami mu się tam coś zdarzy, bo jest papierowy, ale naprawdę ma fajną mobilność, fajne opuszczanie działa, fajne penetracje na podstawie i na goldzie, więc naprawdę i fajnego spota, fajny czołg wsparcia. Gdzieś tam snajper, trzecia linia, stoimy gdzieś i punktujemy przeciwników. Naprawdę, fajny czołg. Jak ktoś lubi takie czołgi, tylko no ma jedną wadę, jak dostaniecie spota, czasami jesteście w złym miejscu, to możecie zejść na serię, salwę. Bo tak. Raczej salwę, bo on raczej nic nie odbije, nie? Chyba, że ktoś ma szczęście albo gdzieś powierzy, jakieś rykoszety się zdarzają, ale rzadko. A jak byś miał ten czołg porównać do innych maszyn średnich 10 tieru? Która według ciebie byłaby najbardziej zbliżona? Bo mi tak chodzi po głowie nieśmiało STB-1. Brytyjczyk. No ten, dziesiątka ten. Nie, przepraszam cię, nie Brytyjczyk. Francuz. Tylko, że on ma to R2D2 takie na górze. Chodzi ci o AMX-a 30B. 30B, tak. Czyli ten najbardziej zbliżony, bo ja też pomyślałem o STB-1, tak. Że STB-1... Tak, tylko, że STB-1 ma hydrauliczne zawieszenie, więc... No tak. No w sumie tak, ale styl grania jest podobny właśnie do 30B, tylko, że ten ma wszystko lepsze. Wszystkie lepsze parametry Leopard od 30B, nie? Dobra. No i nie ma tego RTD tu głupiego na wieży, nie? To prawda. A teraz chciałbym z tobą jeszcze porozmawiać na chwilę o linii właśnie do Leoparda 1. Leopard 1 to jest ukoronowanie właśnie linii czołgów średnich, bo mamy dwie linie czołgów średnich w nacji właśnie niemieckiej. Na jednej jest E50M, a na drugiej jest Leopard 1. I wcześniej mamy, skupimy się na 9 i na 8. Leopard PTA, 9 tier. Jak oceniasz właśnie Leoparda PTA? Jak ci się grało też jako poprzednikiem? Też mam go w garażu, bardzo przyjemny czołg. Styl bardzo w sumie ten sam co do Leoparda, no tylko że Leopard PETA jest ciut gorszy od Leoparda, bo dłużej przeładowuje. Macie te same uszkodzenia, te same parametry działa, chyba że tam skupianiem się troszkę różnią, ale penetracja jest to wszystko to samo, tylko Leopard 1 tam przeładowuje już nie pamiętam 6 sekund czy tam 7, a Leopard PETA 10 sekund, więc to jest ta różnica. No, ale ja, styl grania dla mnie powiem ci, dziewiątka kapitalna. Jeśli nas jeszcze rzucało na topie, no to mogliśmy spokojnie całą bitwę prowadzić jedną niesamowitą rzeź. Ale no już na dyszkach też dobrze się sprawdzał. Na dyszkach też zaskakująco sprawdzał. Masz rewelacyjne działo, 268 penetracji na podstawie, 330 na godzie, więc co ci trzeba? No każdy czołg będziesz dziurawił. I tylko podobnie ostrożnie trochę grać i... Tak. Podobne odczucia mam również z jego poprzednika, Indian Panzer. Powiem ci szczerze, że jak robiłem ten czołg, tak troszeczkę, to znaczy jak robiłem, jak zaczynałem, jak wiesz, był stokowy i tak dalej, wbijałem pierwsze pakiety, wydawało mi się, że będzie słaby, że będzie przypominał bardziej czechosłowackiego TVP VTU, ale okazało się, że ta maszyna też jest bardzo dobra i świetne działo, i dobra celność, i mobilność, że naprawdę czołg
Czołg jest znakomitym wprowadzeniem w Leoparda PTA i później w Leoparda 1. Troszeczkę jest twardszy od swoich następców, ale wydaje mi się, że jest również godny polecenia i warto go sobie w garażu zostawić. Właśnie co ty sądzisz na temat samego Indiana? O nim ci nic nie powiem, bo ja szłem do tej linii przez lighty, więc go po prostu pominąłem. No tak, ja bo ty szedłeś przez lighty. Bo ja szłem do RHM-a i z HWK-12 sobie przeskoczyłem po prostu, odblokowałem RU i Leoparda PTA, więc o tej linii nic ci nie powiem. No powiem ci, że Indiana nie masz do tej pory w garażu? Nie, w ogóle nie mam tej linii odblokowanej, więc... To zrób go sobie kawał porządnej maszyny, no dla mnie jest znakomity. Ten jego poprzednik na siódmym tierze, nie pamiętam w tym momencie jak on się nazywał, też sobie zostawiłem, VK3002D. Powiem ci, że też lubię ten czołg. Po pierwsze ze względu na jego konstrukcję, bo fajnie taranuje, fajnie kosi te słabiej opancerzone maszynki. Działo też nie jest złe. Tu mamy 88 i mobilność jego jest też zachwycająca. 60 km na godzinę na siódmym tierze, to wbrew pozorom wartość całkiem dużo. Przyjemna. No. Tak. Ta szóstka, jak sobie sprawdzisz, też jedzie 60 na godzinę. No tak na dobrą sprawę, szóstkę też sobie zostawiłem, a ja z reguły takich niskich tierów nie trzymam, ale tutaj jest podobna. Mam takie wrażenie, jakby właśnie VK3001D i VK3002D to były trochę takie E50 na niskich tierach, że mamy i mobilność, i działo, i fajnie taranują. Takie, no dla mnie były super przyjemne. Wiesz, ogólnie niemieckie czołgi w tej grze słyną z bardzo dobrych dział celnych, medy i dobrej penetracji, więc no, tu się nie ma co dziwić, nie? Tak, więc... Jak najbardziej samą tą linię można w zupełności polecić. Dobrze, wracamy do gwiazdy dzisiejszego odcinka, czyli do Leoparda 1. Zobaczymy sobie, jakie są jego parametry i tak dalej. Ale jeszcze teraz jedno pytanie. Leopard 1 czy E50M? Jeśli miałbyś wybierać spośród tych dwóch maszyn. Leopard. A dlaczego? Tak. Dlaczego Leopard, a nie E50? Ma lepsze kamo i... Mam wrażenie, że jest bardziej mobilniejszy i się lepiej spisuje, wiesz? Idzie nim bardziej. Choć znowu E50 coś odbije, no ale ja tam zawsze mówię, ja nigdy nie liczę w tej grze na ten pancerz, bo czasami jadę takim opancerzonym czołgiem, a wszyscy cię tłuką jak, nie wiem, jak małego, więc wolę mobilność i działo. To jest dla mnie podstawa w tej grze. I kamuflaż, ale z tego czasu teraz ten kamuflaż w tej grze jakoś tak dziwnie działa, czołgi ciężkie mi znikają przede mną, stoi na otwartym polu, esetka strzela do mnie i go nie umie wyświecić, a gram medem 10 tieru z optyką i z wszystkimi z perkami na spota i koleś strzela do mnie. Tylko nikogo tam nikt więcej nie ma, tylko esetka stoi sobie na czystym polu, nie? Żeby nie tak było. To wiesz co, to dzisiaj zrobimy Leoparda, a za tydzień możemy E50M dla porównania. Żeby być w miarę obiektywnym. Dobra, to przechodzimy już do samego Leoparda. Najpierw krótki zarys historyczny. Leopard 1, podstawowy czołg Armii Republiki Federalnej Niemiec. Prace nad nim rozpoczęto w roku 1956. Pierwsze prototypy powstały w 1965 roku w zakładach Krauss-Maffei. Leopard 1 pozostał w służbie wojsk pancernych ponad 10 krajów. No i to by było na tyle. Jedziemy dalej. Silnik. Koni mechanicznych mamy 830, więc jest bardzo dobrze. Najwyższa prędkość jazdy 65 km na godzinę. Najwyższa prędkość cofania 23 km na godzinę. I możemy zgodnie powiedzieć, że obie te wartości są jak najbardziej satysfakcjonujące. Łatwo nabieramy prędkości, łatwo możemy zmienić stronę i równie łatwo możemy się wycofać przed wrogim, nawet przed wrogą kontrą. Nawet w sytuacji, kiedy walczymy, można by powiedzieć na krótki dystans, to możemy się wychylić, zerwać gąsienicę i się cofnąć. I przeciwnik nawet nie zdąży nieraz zareagować, obrócić na nas wieży. To nie jest to prawda zalecane, żeby się nim tłuc na pierwszej linii, no ale nieraz po prostu jesteśmy do tego zmuszeni. Więc pod względem mobilności jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Działo. No działo jest tutaj fenomenalne. Działo mamy 105 mm i tutaj byśmy sobie od razu fulla porównali parametry, czy są u nas takie same, czy jednak ktoś ma bardziej wykokszoną załogę. Szybkostrzelność 8,88 jest u mnie, u ciebie? Tak samo.
Celność na 100 metrów 0,27. O, to ty masz wykokszoną, ja coś muszę zaraz zmienić, ja mam 0,30. Haha, chociaż raz. Uszkodzenia mamy 390, więc tutaj takie same. Penetracja na 100 metrów bardzo dobra, 268 mm. Penetracja na 500 metrów mamy 258 mm. Mamy tutaj tradycyjnie trzy rodzaje pocisków przeciwpancerne na podstawie. Dobrze mówię, czy to są APCR-y? PK to są chyba APCR-y. APCR-ki i hity na goldzie. Hity na goldzie, no i odłamkowo burzące jako amunicja premium. Mamy 60 pocisków, więc wystrzelać się z tego nie jest wcale tak łatwo. Zaraz się przyjrzymy szczegółowym statystykom, ale najpierw dokończmy sobie moduły. Układ jezdny. Prędkość obrotu kadłuba 54 stopnie na sekundę, więc jest znakomicie. U ciebie tak samo? Tak samo. Dobra, wieża. Zasięg widzenia 501,44. Tak samo. Prędkość obrotu wieży mamy tutaj 41,72 stopnia na sekundę. Punktów wytrzymałości 1950, więc wartości jak najbardziej prawidłowe. Nie ma tutaj jakichś większych odchyłów od normy. Radyjko, zasięg sygnału 1040 metrów już z hakiem. U ciebie tak samo? Tak. No i amunicja, magazyny mamy rozmieszczone w sposób następujący. Główny magazyn z amunicją mamy w przedniej części kadłuba, tuż obok kierowcy. Pozostałe magazyny pod wieżą i jeden mniejszy magazyn mamy w tylnej części wieży. Mimo tego, że czołg jest papierowy, nie przypominam sobie, żeby miał jakieś większe problemy z tymi magazynami i z ich przeżywalnością, ale to może głównie dlatego, że tym czołgiem staramy się jak najdalej trzymać od przeciwnika, nie narażać się na bezpośredni ogień i to może być tylko i wyłącznie tym spowodowane. Pamiętasz jakieś tutaj nieprzyjemne sytuacje z magazynami u ciebie? Zdarzało się, nie, że nie, no ale czy? Czasami jak udarty się dostanie, no to wiadomo, papierowy czołg, podpałka jest czy coś w tym stylu, nie? No artyleria to jest pewna śmierć dla tej maszyny, więc tutaj no, pancerz jest naprawdę symboliczny i artyleria ósmego tieru przy jednym dobrym strzale może nas po prostu ściągnąć na hita, no co tutaj dużo gadać. Musimy się dużo ruszać, być na to wyczuleni. Jak mamy spota od przeciwnika, który się nawet nami nie interesuje, to trzeba pamiętać, że artylerzysta już może mieć nas na celowniku. Załoga. Załoganci rozmieszczeni są w sposób następujący. Trzech farciarzy w wieży i jeden mniej szczęśliwy obok magazynu z amunicją w przedniej części kadłuba. I co? No i jeśli chodzi o załogę, to by było na tyle. Zaraz sobie przejdziemy do dalszych parametrów. Szczegółowe statystyki, proszę bardzo, mamy tutaj. Czas celowania 1,82, maksymalne podniesienie działa mamy stopni 20, maksymalne opuszczenie stopni 9, więc jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o średnie uszkodzenie działa, no to tak jak już wcześniej było powiedziane, walimy po 390, na burzakach mamy ponad 400, tu jest też bardzo dobrze. No i penetracja 268, 330 i 50. Na 500 metrów 258, 330 i 53. Opory gruntu również niewielkie, 0,77, 0,79 i 1,44. I to można by powiedzieć, że główne rzeczy już tutaj omówiliśmy. I jeszcze jeśli chodzi o prędkość pocisków, na podstawie APCR-y 1478, hity odrobinę wolniejsze, 1173, więc też to miejcie na uwadze, jak będziecie strzelać się z hitów z przeciwnikiem na większy dystans, trzeba troszeczkę większą poprawkę brać, ale te hity na tym czołgu też są bardzo dobre, bardzo przyjemne. Nie narzekałem. Z reguły hity to jest taki rodzaj amunicji dość troszeczkę nieprzewidywalnej, że nieraz tam, gdzie powinno wejść, nie wejdzie, tam, gdzie nie ma prawa wejść, wejdzie. Wiadomo, pancerz warstwowy i gąsienice pochłaniają je praktycznie za zero, ale na tym, na Leopardzie te hity wydają mi się w miarę niezawodne. Nie wiem, czy ty masz jeszcze coś do dodania, jeśli chodzi o hity. No to wiadomo, no hit, no jak jest pancerz warstwowy, no to nie przebijamy. Hity najlepiej się spisują na płaskich pancerzach, więc... Typy piątki, esetki, tak, tego tak. Typu proste kąty. Jadzie, mausy, tak, proste kąty, tak, dokładnie. Tak. Więc te pociski, takie sylwetki najbardziej lubią. Podgląd pancerza. Tutaj raczej nie ma rewelacji.
Jeżeli coś nas ratuje, to już te kąty, ale to też nie ma co liczyć na to. Jeżeli wystawimy po prostu wieżę i dostaniemy jakiś rykoszet, to znaczy, że mieliśmy bardzo dużo szczęścia, nie, że po prostu nasz pancerz nas uratował. Poszczególne wartości następujące. 10 mm, no to mamy tutaj osłonę nad gąsienicami oraz wanienkę kadłuba, tylną część. 20 mm to mamy górną płytę kadłuba, górną płytę wieży oraz gąsienicę i przednią część wanienki kadłuba, więc tutaj naprawdę artylerzysta ma pole do popisu. 25 mm, no to mamy wewnętrzne albo raczej spodnią pancerzenie wieży oraz tylną płytę kadłuba. 27 mm. Gdzie my mamy 27 mm? 27 mm, moi drodzy, mamy tylko w tym jednym miejscu. Więc można powiedzieć, że tutaj może coś cudem odbije. 30 mm wewnętrzne pancerzenie boków kadłuba. Tutaj ta górna płyta kadłuba, jej przednia część wraz z wizjerem kierowcy i tutaj te dwa elementy po bokach wieży. 35 mm, no to tutaj zewnętrzne opancerzenie boków kadłuba. 38 mm to tylko to opancerzenie wokół jarzma działa. 40 mm mamy samo działo oraz tutaj fragment opancerzenia na wieży. Przybliżę, żeby to było lepiej w miarę widać. Dobrze. To by było na tyle. 49 mm to mamy tutaj tylko w tym jednym miejscu fragment tej płyty czołowej wieży. 50 mm dolna płyta kadłuba oraz tutaj te skosy na froncie oraz pierścień wieży i tutaj fragmenty na samym tyle wieży. 52 mm no to tutaj mamy jarzmo działa. 60 mm no to mamy tutaj boki wieży. 65 mm no to tutaj mamy osłonę działa. 70 mm górną płytę kadłuba i to by było na tyle, jeśli chodzi o pancerz. Także pamiętajcie, nic nie odbija, chyba że po prostu mechanika z gry nas uratuje, więc nie ma co iść na bezpośrednią wymianę. Wychylamy się, oddajemy strzał, chowamy się, zmieniamy pozycję i tak tym czołgiem powinno się z grubsza dziać. Przynajmniej tyle teorii, nie zawsze się to udaje. Jedziemy dalej. Wygląd. Ten czołg nie posiada kamuflażu 3D. Przynajmniej na razie się nie doczekał. Mamy do niego tylko standardowe malowania, które są dostępne właśnie za srebro bądź za złoto. Przepraszam, momencik, wyszedłem z tego i idziemy teraz do dowódcy. U mnie jest całkiem niezły ten dowódca. Umiejętności, jakie mam porobione, to jest urodzony przywódca, dawni braterstwo broni, szybkie ładowanie, pewna ręka, jazda terenowa, rozeznanie w sytuacji, technik komunikacji, szósty zmysł, ekspert kamuflażu oraz tłumik. U ciebie jakie są umiejętności? Ja mam urodzony przywódca, szybkie ładowanie, szósty zmysł, rozeznanie w sytuacji, ekspert kamuflażu, strzał z biodra, pewna ręka, tłumik i cichy bieg. To ja nie mam tylko strzału z biodra. A i tak mam lepszy parametr. Nie, ja już zmieniłem, panie, ja już zmieniłem. A, nie bój się. Już się wycwaliłeś. ja już mam te strzały 0,27. A ty kurna, ty cwaniak. Jeden perk bardzo dobrze poprawia właśnie tą celność, właśnie to jest ten... jak on się nazywa, pewna ręka, to celność 10%. Tak, poprawia dużo. Wbrew pozorom duże ma znaczenie i bardzo, bardzo się przydaje, więc nie można widzisz, go... trzy punkty jednak, nie? Wtedy miałem 0,30, a tyś miał 0,27. Więc... Tak i od razu wprowadziłeś korektę i jest lepiej. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to jest czołg elitarny na 10 poziomie. Nie mamy tutaj żadnego dodatkowego działa, więc chwilą kiedy go wyekspimy, mamy już jego najlepszy wariant. Wyposażenie. Jeśli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, no to tutaj klasyka gatunku. Duży zestaw naprawczy, duża apteczka oraz racje. U ciebie jest tak samo? Tak samo, tak. Jeżeli chodzi o amunicję, no to co mamy? Ja mam 34 pociski podstawowe, 20 hitów oraz 6 odłamkowo burzących. Ło, wow, ile tych burzaków masz? Ja mam 36, 22 i 2. Aha, no ja wożę, powiem ci, wożę te burzaki, nieraz mi się przydają tam, czy do zbijania kapa, czy na jakieś lodówki i inne tego typu wynalazki, ale też z reguły to amunicja podstawowa tutaj się dobrze sprawdza na tym czołgu. Rzadko kiedy też sięgam po hity, no chyba, że już jest wspomniany typ piątka, setka, maus i no to wtedy trzeba po prostu tą amunicją się posiłkować. Wyposażenie, jakie na nim mam, to jest, nie wiem, czy tutaj nie będę chciał wprowadzić zmiany, ale na razie chyba zostanę przy tym.
Zaawansowany podajnik, ulepszona wentylacja, zaawansowana optyka oraz rozszerzone informacje o celu. To jest jeszcze wariant sprzed 6.0, więc na razie go zostawię i zobaczymy, jak się sprawdzi. U ciebie jak jest? I ja mam optykę, dosyłacz i stabilizator. Masz optykę, dosyłacz oraz stabilizator. Czyli zamiast wentylacji nie stabilizator. Nie może już wentylacji na żadnym czołgu. A ja sobie zostawię. Właśnie zobaczymy, jak zaczniemy bitwę, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica właśnie w przeładunku. Tak. Będzie dobra okazja właśnie, żeby to sprawdzić, bo nieraz się też zastanawialiśmy, jak ta wenta się sprawdza. Ale po 6.0. Pamięta, żeśmy sprawdzali, że to nic nie było. Tam jedna setna. Minimalne, tak. Minimalne, ale zobaczymy, czy może coś przy tym pogrzebali, czy jednak nie. No dobra, omówiliśmy chyba już wszystkie parametry. Nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować zagrać parę bitewek. Może coś się uda. Zobaczymy. Lecimy. No ja mam kiepsko od paru dni. Te bitwy to wyglądają strasznie. No nie wiem jak... Nie da się nic zrobić. Nie da się nic ugrać. Drużyny się rozkładają w 5 minut. No zero-jedynkowo. Albo. Albo wygrasz, albo przegrasz. No, tak, albo wygram 15-0, albo przegrywam 15-0. Nie ma jakiegoś takiego... Tak. Się zawsze mówi balansu. Bitwy są ale szybkie. Ale wrażenie mam, że z dnia na dzień jest coraz gorzej, nie? Że ludzie, no nie wiem, coraz więcej graczy dobrych odchodzi, a są, nie wiem, no ludzie, którzy sobie tylko tak po prostu chcą zagrać w czołgi i wyjadą czołgiem z garażu, jadą przed siebie. Oddają salwę w powietrze i idą do garażu. No. Ale to panie jak na wojnę. Wojna się zaczyna, najpierw z reguły giną ci doświadczeni, a później idzie tak zwany ten szybki nabór, nie? To jest podobnie. Linią zero jedziemy w dół? Tak. Dobra. No to teraz zwrócimy uwagę, jak jest przeładunek. Sześć i cztery. 6,5. No dałem 6,5. No to mówię jedną setną, no. Tak. To nie ma sensu. Nawet na magazynkach teraz ta wentylacja nic nie daje, bo tak samo była jedna setna różnicy, więc kiedyś tam ta wentylacja coś. No bo jest ten perk, ten jak to jest, szybkie przeładowanie, on dużo daje. Tak. I ta wentylacja teraz jest bezużyteczna praktycznie. Mhm. Kiedyś można było zredukować. No i widzisz, nawet nasze ciężary jadą za nami. Nikt nie pojechał tutaj tam, gdzie się powinno jechać, no. No, zaraz będą Marty strzelać, ja już uciekam. Cofaj się. Dobra, mamy tu jakiegoś medzika i 50. Dobra, dwa nasze, tak, ale widzisz, progetto że... i 121. A ja się pokuszę, spróbuję trochę bliżej. Valor z nami tutaj pojechał, 7-5, w mieście nikogo nie ma. Miasto to raz was zdechnie. No tam już puszują z tamtej strony, ja tu spróbuję podjechać. Ja to spróbuję też przycisnąć z tymi medami. M60 tam dalej jeszcze stoi. Dobra, ja tu podjedam do tej czwórki, zobaczymy gdzie oni tu. To ktoś coś tu. Dobra, M60 zaraz nie będzie i dwa kwadraty tam są, muszę uważać. No tu jedzie E4, chłopie, tu strzelaj, no, panie. No strzel tu jeszcze E3. Siedzi. No. Łożesz ty, ale mi kwadrat wrzucił. No właśnie, to co mówiłem. Jeżeli chodzi o artylerię, jest zabójcza dla tej maszyny. To już cię nie ma? Nie, no jestem, no bez przesady. Mam jeszcze te 300 HP. Teraz włączam tryb nieśmiertelności i na 300 HP robię wynik. No musicie przepchać tego jednego... Kurwa, ktoś... Przepraszam za słownictwo, ale ktoś... Nie szkodzi. Do mnie z daleka strzela i mnie tłucze cały czas i teraz mi magazyn uszkodzi. Ta gra właśnie wyzwala skrajne emocje, więc jestem w stanie to zrozumieć. Ale siema. Właśnie nie widzę tego kogoś. Ojej, ten mi tu wjechał teraz. Patrz jak ładnie czeka, stoi, czeka na mnie aż strzelę do niego.
Pręci tak się skitrali w grupie. Ciężko ich będzie wykurzyć stamtąd. Ja mam magazyn rozwalony, wiesz, i to tak przeładowuję teraz 13 sekund na razie. Więc nie chcę się jakoś nigdzie zapędzać. Dobra, naprawiłem się. O, może jeszcze temu sprzedam jedną. O, o, o. Jest dobrze, jest dobra, dobrze. Beczkę już porobili raz, dwa. Medy zostały na linii AB. Tam jest CS-ik między innymi, trzeba będzie uważać. Jest praktycznie pełny. Ja tego tu punktuję, Leonie. Dobra, dajesz tam sobie radę, czy potrzebujesz pomocy? Strzelił, tak. Ja no. Ten go dobije, nie? Oj, ładnie. Dobra. No. Ściągnęli mi go. Batchat, on mnie martwi. Pełny batchat, nie wiem, czy jest przeładowany, czy nie. No ja miałem wcześniej tą bitwę, nie wiem, tym Polakiem sobie jechałem, byłem pełny, nie? Mhm. Batchat mi na dupę wjechał, zaczął do mnie strzelać, ta esetka, tam skrzaczka potem strzeliła i właśnie esetka mnie podpaliła, batchat mnie dobił i miałem całe życie, nie? I poszedłem do garażu. Przyjemna ale bitwa, od razu człowiek zadowolony, ale... co nie? Ale właśnie to mnie martwiło, że ta esetka się nie zapaliła, nie nawet po strzale. A wiem, że stała już przede mną na górce. To takie... No to ładnie. Działo to jest fenomenalne. Chyba najprzyjemniejsze działo w całej grze. Brytyjczycy mają bardzo dobre działa. Czy te medy, co graliśmy Centurionem, Action i EV-em, ale Leopard ma... Najlepsze. Ale wiesz, kto ma jeszcze dobre? M60 też ma bardzo dobre. Tak, M60 też ma bardzo dobre działo, ale ogólnie mam wrażenie, że z M60 nie ma takiego fanu z gry. Ona jest większa też, co prawda. Tak, ale mam wrażenie, że jest bardziej taka mobilniejsza, ruchliwsza. Mam takie wrażenie, takie wiesz, odczucie, jak się nimi jeździ, się fajnie porusza. Ale Leopard to Leopard, on nawet ma nazwę zajebistą, a M60 to takie bezosobowe, takie wiesz. A tutaj od razu Leopard. Wiesz, że słyszysz Leopard i wiesz, że będzie grubo, no to... O, Malinówka, no i to są takie otwarte mapy, ten czołg uwielbia. Ja tak chwalę, to zaraz wyjadę bułę do Stany i się skończy kozaczenie. No. Albo Arta nam przywali, zejdziemy na strzała i tyle będzie, nie? Tak może być, tak właśnie może być. Ja bym sobie najpierw gdzieś tutaj podjechał na C5 w te rewiry. Ile oni mają lightów? Mają HWK. Ale powiem HWK. Ci, że brakuje mi tej mapki, tej zielonej, żeby ludzie tam na tą wodę nie jeździli. Te hewiki przynajmniej, nie? Brakuje tak. Jak się nazywało? Złomowisko? Czy to był wariant? Nie, Malinówka normalna, tylko Malinówka w trybie letnim, nie? Bo to jest w trybie zimowym. A też było jeszcze Złomowisko, ale to było tak bardziej takie ponuro tutaj było wtedy. I jakieś takie wraki tu stały czy coś, nie? Ale mi brakuje właśnie, ja mówię o tej Malinówce, nie w zimie, żeby ta woda była... A to były wraki tych Hecerów albo E25 z tego co pamiętam. To były piękne czasy, ja jak właśnie, ta mapa była. Ja nie kojarzę właśnie. Wiem, że było Złomowisko, ale co to za wraki było, co to... Jeszcze tyle pamiętam. Wiesz, piękne wspomnienia. A powiem ci, że jak od czasu do czasu oglądam jakieś te stare powtórki, ktoś tam daje, no i aż się łezka wokół kręci, jak to kiedyś ładnie wyglądało. Zupełnie inna gra. No brakuje mi tego. Już nie ma tego klimatu, nie ma tego klimatu. O! No tak, już jadę Leopardem. Co tam jedzie? Trzy hewiki, tak? Czekaj. A ten light poświeci coś, czy on tu tak będzie tylko... A, no i właśnie nie wiem, czy ty też odnosisz Arta. Takie wrażenie, że czołgi lekkie też już jakoś tak nie potrafią grać, tylko tak sobie jeżdżą, ale tu tłuką. Co to za arty? No,
No ale patrz, ten light to nie wiem, no. Dobra, no, podjadę tam kurde, trochę na drugą stronę. On nie... No nie, no ja w niego zaraz chyba strzelę, bo mnie to już denerwuje. No chłopie, podjedź trochę dalej. Może markuje, no co chcesz. I daje se good game. Tak, nikt tak. Nie wyspotował, a ja już mam spota, o lala. O, już namierzanie, o, muszę uciekać. Ja już palę wrotki stąd, patrz. Patrz, już arta. Mhm, super. Ledwo się zapaliłem, nie? Na górce nikogo nie ma. Widzisz to? Nasi już tam są. Dobra, 30B tu siedzi, Draugen po tej stronie. Tylko 30B może jeszcze dziabnę, nie, uciekł. Znowu mam spota. Patrz, ten light już tu podjechał od nich. Gdzie jest nasz light? Nasz light jeździ na bazie, no chyba se żartujesz. Ojejku. Grill 15, no jest ich tutaj. Ja górkę postaram się. Nie chcę ryzykować za bardzo. Light jedzie dołem. Próbuję go tu zaraz trochę. Widzę. No nie strzela w tego lighta, to jest najgorsze, nikt się na nim nie skupia. Co tu tak śmiało jeździ nasz light, to nie wiem gdzie tam cały czas gdzieś... Nie, nasz light jest tutaj w moich stronach. I meda tam już masz, no, zobacz. 140. No widzę, wycofuję, tak, on już zaraz ci tam fulas pomogę, zaraz ci pomogę. Ja już się cofam. No chyba coś tu stoi koło mnie, ale ja nie wiem, wiesz, ja tutaj... No już znowu Amorak. No nie wierzę. Cholera, spota dostałem. Aja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 j
Dobry light. Fantastycznie. Wszyscy nastawieni na strzelanie, nikt nie nastawiony. Oj! Ale miałem fartę, myślę, że się rozbije. Ledwo uciekłem. Przez ułamek sekundy od razu 2720 asyst załapałem. W końcu. Ale co mnie obili, to moje. Ty, a ci nasi na górce przegrali. Tak. Wracam do ciebie. Co za parówki. Przecież tam nikogo nie było. Kto ich tam zmiażdżył? Tyle naszych hewików tam pojechało. A od nich light też poszedł do garażu, tak? Dobra. Jak można jednym czołgiem załatwić grę całej drużynie? Na, prawie go miał, no, wyjedź. Na razie nic nie widzę, za daleko jestem od ciebie, ale za nie chcę 32 bliżej. Za 32 arta mu strzeliła, czujesz to? Ale byś się wkurzył, jak z arty byś tak strzelał, nie wiem, z czego on strzela. Tak nieraz mam, z burzaka pewnie nie siadło. Spróbuję podjechać, ale słabo to widzę. No te arty go nie umiem tam skończyć. Kończyły go? Tak, poszedł. Ale wiesz co, Kwiatos, ja tu się obracam już na twoją stronę, nie? Bo tu stąd pojadą. Z tej strony w miarę lekko jeszcze. Co to jest czwarty? Aha, czyli na górce już jest prawie, że wyczyszczone. Na górce jest wyczyszczone. Ja bym pocisnął teraz tutaj tym. Patrz, ja ten tam już na żyst, gdzie on tam jest, nasz hewik. Tam gdzieś to... jest daleko, nie? Gdzie on tam jest? On się wycofuje, ten z dołu. No ja tu spróbuję środkiem już, wiesz, przy to ja będę cię wspierał co najwyżej tutaj z dystansu, bo mam 240 HP, to już za bardzo ja nie podziałam. Ja bym chciał coś wyspotować. A ten nasz laj, co się z nim stało, zginął, co? Zginął, pojechał i się powiesił. Dobra, jest. Podjadę bliżej. Dobra. Już nie ma. Poszedł do garażu. No i patrz, a ten tego nie wyświecił, tego hewika tutaj.
No to, no... A, już mnie nie być. Powiedz mi, jak ten met... A, nie wyświecił tego heavy'ka. Żyjesz? Jeszcze żyję. 17 HP, dwa strzały dostałem, nie? Z dwóch stron. Ten z górki mi strzelił, ten w dupę mi strzelił i... A ten tu nie umie nikogo spotować, ten Huntsman. Całe życie ma. Czekaj, spróbuję złapać tego heavy'ka jeszcze spotem. A dobra, ty go świecisz. Tylko wiesz co, te niszczarki tam stoją przy tych budynkach, nie? Wiem, bo one by tak mnie obiły. Dobra, ja pojadę górką, ja też. Ten... I czwarty zginął na górce, co? Mhm. Pojadę też z tej strony. Ten obiekt tam jest sam, przy tej skale. Druga strona zaczyna trochę słabnąć. Tego musimy i te dwie arty zniszczyć, wiesz? Mhm. Spota dostałem. Od niego pewnie. Dwa razy chyba wystrzelił i nie wiem, czy ma jeszcze jedną pestkę, czy już jest pusty. A. O, patrz. 704 tu jeszcze siedzi. Widzę. Dobra, R1 jak zawsze OP. Dobra, trochę ich teraz. Patrz, wróg. A też masz tak długo, że tak długo ci ta żarówka świeci z namierzaniem tak, i tym? Tak. Strasznie, popatrz gdzie ja jestem, ja cały czas mam tego... Dobra. Ten 752, podjeżdżam do niego. Znowu mam spota. Jedzie na mnie. Muszę uważać teraz. Ale on chyba się już też skupia, ten z góry do niego strzela, wiesz? Ja już też podjeżdżam do niego. Tak, i od przodu on ma meta. Dobra, można go cisnąć. On ma w miarę krótki przeładunek. Będzie pewnie, o, widzisz? Dobra, Artepio skończyłem. Na mnie się obraca, nie przebiłem. Gąski mu zrobiłem, tylko patrz, przednie kółko i... Dobra, ładnie. Nie przebiłem. Dobra. Arta jeszcze została tylko. Kwadratowe zostało. Mam spota, schowamy się. Nie wiem, czy to batszat, czy coś innego zostało. Obiekt. A, on no będzie tu gdzieś przed nami też. To chwilę czasu mamy. No, on przeładowuje 25 sekund, panie. Ale wiesz, chyba, że wolę obiektę niż tego baczata na magazynku. Chyba, że on rozwalił tego Isa tam, co jechał tam, w tej dolince. Całkiem możliwe. Bo Isa nie ma, co? Nie ma. O, jest. Przed nami jest. No i pięknie. No nie była to ładna bitwa. Ani przyjemna. No ale ważne, że do przodu. Dobra, ja tam nic nie zrobiłem. No i ładnie. Ja też. Ja tylko 5 ogrysków zabiłem. Jakieś asysty połapałem. Bo ty aby czekałeś na kile. Tak. A gdzie ten light u nas jest? Na samym dole chyba, nie? A powiem ci, że nie sprawdziłem. Aż rzucę okiem, jak mu tam poszło. No to był T9-2, nie? Jakiś tam... Tak. Ósemka. Nie no, zobacz, miał 586 asyst i dwa przebicia chyba zrobił. Nie wiem, po ile bije ten, przepraszam. Po 100 coś tam, 170, 160. Źle spojrzałem. Czekaj, tu był, na szóstym. Ja spojrzałem na artylerię i mówię, co tak słabo. Trochę tam zrobił, 860 damage'u i 613 asyst. No to jak na lighta na takiej mapie, panie. A ja tylko wyjechałem na chwilę, prawie 3000 asyst. Nieważne, że no, mnie prawie zdjęli. Wiesz co, tak stwierdziłem z kolegami, że teraz w tej grze nie warto wyjeżdżać nigdzie do przodu, bo to się źle kończy. Jakim czuł
jakimkolwiek czołgiem wyjedziesz gdzieś do przodu, starasz się coś przepchać i wszyscy kampią i tylko się zaświecisz i tylko jest 15 ruch w ciebie i pek, gdzie nie ma z automatu. Bo wszyscy czekają, żeby strzelić, ale tak, najgorsze jest tak. To, że ktoś musi zacząć. Musisz zobaczyć przeciwnika. A dużo ludzi teraz no, zaczęło stać na bazie i nie wyjeżdżać. No, ja się ale zobacz. Boję, jak jeszcze dają ten tryb snajperski, co tam jest na zimnej wojnie, to już w ogóle, o Boże, to już w ogóle będzie masakra, nie? Słuchaj, ale zobacz, tą mapę, jak startujemy z góry, ludzie jeszcze wiedzą mniej więcej, jak grać. Ale z dołu, to się tam teraz robi taka kampa, że praktycznie wszyscy na bazie stoją. Nie? Co robiliśmy materiał o tym F-fale, pamiętasz? Co chyba na J1 powjeżdżały tam, Heavik wjechał na tą górkę i Tak, Green. Z Tedekiem się przepychał. No. Tak, co byliśmy w szoku, że w ogóle tam da się wjechać. No widzisz. Nie wiem, gdzie tym Leopardem jechać zbytnio na tej mapie, przynajmniej nie w tej pierwszej fazie. Ja na razie tutaj stanę. Ja też. I popatrzę tam na ten przepychacz, tylko że wiesz co, tu w ogóle ciężary nigdzie żadne nie jadą nasze za bardzo. No tu u nas też tak wszyscy tak, ale bym się zapędził teraz, panie, bym zjechał tam na dół. Ale by było funny moments. do klipu bym poszedł. No tutaj raczej ostatnimi czasy nikt nie jeździ, ale może. No jeżdżą. Ja już się parę razy nadziałem, że nikt nie jeździ, potem żebym wyjechał i tylko było buk i już mnie nie było. Coś jedzie. A widzisz, jedzie. Co to jest? 705. Mhm. Na razie nieśmiały. Ale to już chyba hity zaraz załaduje, wiesz? Bo 705 ruszyć to nie tak łatwo. No to ja też załaduję. Ale powiem ci, co bitwę ktoś mi strzela, dostaje amoraka, nie? Pada mi. No, co bitwę. Już drugą bitwę i jedzie. Chodź. Gdzie on się tam schował, skupanie za tym schował. Nie wiem, czy jeszcze jakaś niszczarka nie będzie z nim jechać. Już 10 do 13 przegrywamy. No nic, no podjadę, bo to widzę, że nasze heavyki stoją za nami. Co to stoi za heavyk za nami? Już ci mówię. A, jakaś ósemka. T542. Wiesz co, nie podoba mi się, że pokazuje, stara się w jakiś czołg, on tu stoi, jest sam. Ja go spróbuję tutaj od dołu trochę popodrywać. No, patrz, Amorak, znowu. Jakikolwiek strzał, nie? Mhm. Dostaje Amorak. Ja już mu wjadę na dupę też. Dobra, obraca się na mnie jak coś, strzelił. Wiem. Poczułeś? Ta. O kurna, wieżę mi uszkodził. Nie zauważyłem, zmarnowałem strzał. Nie, może go skończę? Go te... Skończysz go? Nie. Dobra, on strzelił. Mój drugi błąd. Dwa błędy zrobiłem. Pierwszy, że nie zauważyłem, że wieża jest uszkodzona. A drugi, że 0-1. W tej sytuacji to było głupie. Dobra, i teraz pytanie, co jest wyżej? RF Shaker, a przed nami? E5. Jeszcze coś tam stoi, tylko nie widzę. M103. Tego by trzeba było porobić, bo on nas tu będzie świecił. Dostałem właśnie spota M103. A gdzie ta E5? Znikło mi to? Patrz, teraz mi E5 się zapaliła, nie? A on tu cały czas stał i... Patrz, ten z górki do mnie strzela.
Dobra, M103 się wycofała. Uważaj, lodówa, 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 lodówa. Nie, mnie nie, lodówa nie widzi. Mnie widzi ten E5K i ten Airshaker. No ale ci z góry by mogli. Airshaker zjeżdża. Zjeżdża, tak. Będę go punktował, punktuję go. Stoi na gęsiach i nie patrzy na nas. Na dobicie jest. Zaraz go skończę. Się muszę chować, bo lodówa wyjeżdża. Wróg nas widzi. No ci z kapa by mogli ruszyć, nie? A po co? Czy nie? Czy to tak będzie? APCR jednak ładuje. Choć się cofniemy trochę, bo oni tutaj będą zaraz na nas iść. No ja tu się schowam. Chciałbym ich po prostu, wiesz, jak oni pojadą na ciebie. O, widzę. Pięć. Popatrzcie, jak on mnie wykrywa i namierza i jedzie na mnie. Jak ktoś, uważaj. Jedzie tutaj, nie? Ja się wycofuję trochę. Spróbuję go wciągnąć, ale... Dostał. Masz tam dobrą osłonę? No ja się tu chowam na tą górkę, tylko znowu mi zniknął, nie? To jest najgorsze. Arta, uważaj. Ach. Ci tu kurde, niech się ruszą. Już spanikowałem trochę. Wiesz co, spróbuję na górkę wjechać. Dasz, bo nie zostawię cię tutaj. Czekaj. Stój tu. Ojejku. Dobra, dostał bułkę. Jako to od drugiej strony będę punktował jak coś. Może no dobra, go skończę. Jeszcze jedna. Po pancerzu poszło. Dobra nie ma go. Tylko tu kwadrat jest. Oj, za tobą masz coś, a mi coś w dupę strzela też. 60 TP. Kurwa. I jeszcze tam coś M103. Jest. M103 do mnie strzela. Dobra, trzeba ja jechać na tego M103. Tam jeszcze lodówka. Nie, dobra, nie ma lodówki. Tego nie, M103 nie, nie ma. Oni... Tak, tylko że nasi by się mogli ruszyć z tego kapa w końcu. Co? Wiesz, czego ja się najbardziej boję teraz? Arty, nie? Ja też. Patrz, ja... 60 TP mi w dupsko strzelił. No tak, no bo to teraz... Zjadę tu? Artę widzę. Będę chciał ściągnąć Artę. Myślałem, czy nie jechać na tą 60, ale nie, to nie miałoby też sensu. Szkoda. Chciałem tą M103 minąć. Może by coś z tego było? No bo ci by tu mogli podjechać przecież. Gdzie oni jadą? Tu! O, popatrz się. Oni jadą po Artę, czego nie rozumiesz. Jak? Oni jadą na kapa, nie po Artę teraz. Zobaczysz, oni wjadą na kapa i oni nas znowu z górki porobią. Bo lewy jedzie z tej strony, mi zaraz na dupę wyjedzie i M103 tutaj jedzie. O. Odbiłem. A miałeś farta, ale miałeś farta. No i co, oni tam tak będą w dwójkę stali? Zaraz mi lewy wyjedzie na dupę, popatrz. No, już mówiłem. No i dziękuję, do widzenia. No ale nastrzelałeś ładnie. Dobra, zobaczmy, jak chłopaki wyciągają. No, co z tego, jak można było śmiało wygrać tą bitwę, no. Gdyby wcześniej przyjechali i się ruszyli, no przecież to jest... Widząc na mapie, gdzie są dane czołgi, to przecież można ich objechać. Wiadomo, że oni się skupiają na nas. I prosta matematyka. Wystarczyło tylko zobaczyć, ile zostało, w których miejscach tak, i w których nikt miejscach cię nie zaskoczy. I nikt cię nie zaskoczy się ruszyć, kurde. No a oni dalej stoją i nie wiem, na co czekają. On się pewnie schował tam. O jest, mają go, widzę go na bazie. No wow. Uratowali to. No i dobra. Słuchaj, mamy czas na jeszcze jedną bitwę, więc szybciutko do garażu. No ja słabiutko, 8. Szybciutko do garażu i lecimy dalej.
Wyzwanie ukończone, niezapomniane. Wspaniale. Niezapomniane, ale ja już całkiem zapomniałem. Ludzie czasami się boją przyjąć na przykład jedną bułę, ma całe życie, przyjmie jedną bułę i kończy ostatni czołg czy coś takiego. Ja tego nigdy nie umiem zrozumieć. Czemu ty się boisz wyjechać, jak jesteś pełny, a koleś jest dosłownie na ogrysku? Tak. Ja parę razy też tak głupio zginąłem, bo założyłem, że moja drużyna za mną, wiesz, wyskoczy, jak ja wyjadę, przyjmę jeden strzał, ale się później okazywało, że jednak nie. A ty wyjeżdżasz, przyjmujesz strzały, a tamci stoją dalej, potem jak ty zginiesz, to oni więcej się ruszą, nie? Tak. No dobra. Ja na tej wzgórze bym chciał się dostać. Jaka jest arta? O, nie ma arty. Oni tam mogą być szybciej od nas, wiesz o tym? Oni stamtąd bliżej startują. Ja się na razie tu gdzieś zatrzymam, tamte rejony. No zobaczymy. Może ktoś ich wyświeci, choć lajta nie ma. Ciekawe, kto będzie na tyle głupi, żeby świecić jakimś medem? Buraska jest, mamy buraska, więc nie jest źle. A, bo myślałem, że mi przypadnie ta zaszczytna fucha. Nie no, burasek jest. Myślę, że on zaraz... Aha, już nie. On już się zatrzymał. Świeci się coś tam. Tylko po gęsiach poszło? Ajajajajaj. A ja nie zdążyłem. Już z tego zameczku też tam strzelają. Jakiś hewik się... Konia tu mamy boczkiem. Piatos? Wiem. Go? Ta. Raz przebiłem spota, dostałem. Tu jest jeszcze TV-pek. Stoi na gęsiach ten koń. Trzeba byłoby go skończyć już. Odbił teraz. Ode mnie też. Właśnie. O, dobra, spota dostaję. Z górki już jadą. Uwaga. Krytyczne tylko w Conquerora. Nie skupiaj się tak, bo tu już się przed nami dużo czołgów pojawiło. Nie da się pobawić, no. Już jadę. O, teraz go boczkiem mam, tylko skończę zaraz. Dobra, nie ma go. 907 KS, uważaj. Widzę. Już się cofam. Wszyscy chyba tutaj są. Musimy trochę to... Czekaj, ja sobie tu przejadę i z tej strony będę może... Dawaj, styczny, cofnijmy lodowa, się po te... Lodowa, dawaj do mnie. Trzeba ją punktować, póki się świeci. Już zmienię pozycję. Ja jej nie widzę teraz. No, znikła już. Więcej 7 jest na strzała. Tak, ale O. 140 wyjechał. Dostał bułę. Ładnie. O, jakże mi przykro. Dobra, E4 tam siedzi. Patrz. Kto tak punktuje do mnie? Pepa! Nie, ja stąd muszę uciekać, bo widzę, że za dużo ich tu jest. Nasi się skupiają na tym jednym tam. Ta lodówa jeszcze jest? Jest. Zdążę burzaka. Skończyłeś ją? Tak. No i ładnie. Ten Pepa tam stoi, punktuje mnie. Wiem. Podjadę trochę bliżej. Jadę za tobą. Dobra, ci tam już to pokończą. Został im jeden heavyk. Czyli w ten już się poddał. Dobra. Ta lufa do góry już, zamiast strzelać jeszcze przynajmniej, nie? Jeszcze mam możliwość. No i znowu szybka bitwa, nie? Mhm. Ja na razie zrobiłem tyle co nic, 1500 damage'u, 900 asyst. Tu ten TVP trzeba uważać. O, jest.
No, TVP chyba też już się poddał. No. To co, teraz dwie niszczarki jeszcze są, nie wiem jakie. Nie wiem, gdzie mam Jadzia. Spota. Jadzia i Jak Panter. Jest. Weszło jak masło. O. Pytanie, gdzie jest Jadwiga? No, też tam będzie, coś czuję. Mam takie wrażenie, że też tam będzie kampiło. Oni lubią tu, jak ta drużyna tu zaczyna, tak. To tam dużo czołgów, wszyscy tu stoją i to takie jest granie. Widzę tego, ale nie wiem, gdzieś go strzeliłem, go nie przebiłem. Teraz przodem się do nas obrócił. Znowu mu gąski zrobiłem tylko. Wieżę ma bokiem. Powierzy mu wal, póki bokiem. No, hity już ładuje. Nie umiem go przebić. Nie wiem. Poruszył nie się. Nie wiem, jakoś tak. A, zniknął mi teraz. No, obstawiamy. Kto wyjedzie Jadwice pod lufę? Ja czy ty? Czy patrz, no nie wiem. Widzę go na czerwono, już hity powierzy, ale gdzieś pociski. A, Jadwiga tam jest. Czyli do przodu pojechała. Ładnie. To trzeba ciś, tego tu zaraz zmiesem. Ja jadę mostem, będę odważny. A, ale... tu trzeba przeskoczyć, nie? No właśnie, ja tam cię gadzie, luka Łukasz, jest. Łukasz, Łukasz. Ale jedź, przeskoczę, co? Jedź. Przejechałem. Ty, Jadzia jest pełna. No już nie. O, już się pali. Jadzia, czemu nie miałeś gaśnicy? Całe życie poszło. Chwila, tam. Moment i jego nie było, nie? Popsuli zabawę. No i dobra. Słuchaj, ostatnia bitewka. Jakieś mega, mega rewelacyjna, nieprzyjemne dla oka to one nie były, ale dzisiaj chyba wygraliśmy wszystko. No jakoś tak było, no. No i ty cały czas piękne wyniki. Ja to tam, kurna, w pierwszej dziesiątce ledwo. No ale nie było źle. Nie było źle, no, panie. Przyjemny czołguś, 3000 asyst. Fajny. Jak ktoś wart lubi polecenia. Takie medy, to tak, bardzo. Warto go mieć w garażu. Wart polecenia. Wiadomo, trzeba troszkę uważać, jak się zapali, to można, jak się mówi, na serię zejść, bo nie zdąży się nawet człowiek wycofać. Straszny kryzys i rozczarowanie można mieć, jeśli się wbija Leoparda PTA, bo na stoku jest naprawdę bardzo źle, bo nie ma ani mobilności, ani fajnego działa. Tak, jest bardzo źle. Tam nic nie ma. Pamiętam, że jak ja zrobiłem tego Leoparda, to mówię, no wszyscy tak chwalą, niemożliwe, żeby na stoku było źle, na pewno będzie mobilny. Tam, kurna, katastrofa. Dopiero później pokazał pazur. No ale maszynka naprawdę się okazała zacna. Większość tych linii przecież na stoku to jest, mówiąc, wszystkie tak. Czołgi są niegrywalne. No dobra, Fulas, to co? Czołg 10 na 10? Chyba tak, co nie? No dla mnie fajna maszynka, no lubię ją, no przyjemny czołg. Jak ktoś lubi grać takimi snajperami, trzecia, druga linia, objeżdżać, to się nie zawiedzie, bo chyba jeden z lepszych takich właśnie medów w tej grze. Tak jest. Bardzo dobre działo, bardzo dobry spot, mobilność, no co tu dużo chcieć. A za tydzień dla porównania weźmiemy sobie na warsztat E50M i zobaczymy właśnie, jak druga dycha średnia nacji niemieckiej wypadnie w tej konfrontacji. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli doceniasz tworzone przez nas treści, możesz nas wesprzeć poprzez wybór odpowiedniej opcji na YouTube i jeden z poszczególnych wariantów. Można to również zrobić poprzez Patronite, PayPal oraz Tipli. Za każdą pomoc bardzo dziękujemy i doceniamy wkład, jaki macie w rozwój tego kanału.